Strażaków. To może strażacy są najważniejsi. No to tak, tutaj dzisiaj o godzinie 16, po godzinie 16 wpłynęło zgłoszenie. Jakie są teraz na tę chwilę obecne ustalenia? Jest tak, po godzinie chyba 16.11 wpłynęło zgłoszenie o pożarze śmietnika, czy wysypiska śmieci w Prumniku. Jest to stare wysypisko, które jest nieużytkowane już od 10 lat. Nasi dyżurni operacyjni zacupnęli na miejsce. W tej chwili jest 18 jednostek straży pożarnej, samochody PSP i OSP, w tym dwa samochody operacyjne, samochód cysterna. W tej chwili, na obecną chwilę, sytuacja jest opanowana. Trwa dogaszanie, przegrzebywanie tego pogorzeliska przy użyciu koparki i fadromy, którą mamy tutaj z zakładu. To jeżeli od 10 lat nie jest użytkowane, to co się tam pali? No, śmieci się palą. Które są, tak? Czyli od 10 lat te śmieci leżą tam? Tak, śmieci, które leżą tam od 10 lat, są sprasowane, wymieszane z ziemią i to się pali. Jaka przyczyna najprawdopodobniej? Trudno w tej chwili powiedzieć, ale przypuszczam, że to podpalenie. Wysypisko, jak mówię, nieużytkowane, pożar na powierzchni około 30 arów. Na ile jest głęboki, to tego nie wiem jeszcze. Cały czas trwa przegrzebywanie przy pomocy koparki, fadromy i przelewanie tych śmieci. Jak długo jeszcze może potrwać Państwa akcja? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Do tego momentu, aż na głębokość będzie się jeszcze palić. Tak? Jeżeli już w tym momencie nie będzie dymu i nie będzie zarzewi ognia w głębi, to wtedy kończymy działania. To teraz nie wiem, do kogo to pytanie, czy jest zagrożenie dla środowiska w tym momencie tutaj? Nie, w tym momencie nie ma żadnego zagrożenia dla środowiska. Okej, mamy. No to pani prezydent. Przede wszystkim trzeba powiedzieć dziękuję strażakom, bo to jest najważniejsze. Akcja przeprowadzona jest w sposób błyskawiczny. 18 załóg Straży Pożarnej OSP. To jest naprawdę bardzo dobra i bardzo szybka akcja. Dzięki temu dzisiaj już możecie zobaczyć, że nie widzimy dymu, nie ma tego zagrożenia, które byłoby zagrożeniem rozprzestrzeniania się tego ognia, w wyniku czego sytuacja, tak jak przed chwilą powiedział pan komendant, została opanowana. Opanowana na tyle, że trzeba oczywiście doprowadzić do końca i ze skutkiem ostatecznie wygaszenia tego, co mogłoby się wydarzyć. To, co najtrudniejsze i to, co zawsze przychodzi do głowy. Jeśli to okaże się, że było podpaleniem, no to zastanówmy się, drodzy Państwo, co to oznacza. Czy my naprawdę nie możemy korzystać z myślenia nad tym, jaki można wywołać skutek takim bezmyślnym podpaleniem. Tyle. Ja mam pytanie, dlaczego tutaj nie wpuszczono mediów na teren składowiska, czy może Pani o tym wie? Co było powodem dla tego, dlaczego tutaj wprowadzali nas w błąd? Teren zakładu jest, no. Mhm. Takie są procedury i tutaj zakład trzyma się tych procedur. Okej. Czyli ze względu na bezpieczeństwo. Dobra, no i tak mamy.